Szanowni Państwo, policzymy sobie teraz zadanie, w którym będziemy chcieli wyznaczyć współrzędne punktu 1,0, ale po obrocie o jakiś kąt. Treść zadania jest następująca. Będę rysował od razu, ponieważ zadanie jest geometryczne, więc nie zaskakuje nas, że będziemy potrzebowali rysunku. Narysuję fragment układu złożonych taki, jaki mi będzie najbardziej potrzebny. W naszym zadaniu mamy punkt P o współrzędnych 1, 0. Tak, to jest 1, czyli były jednostki na osiach. Obracamy, proszę Państwa, ten punkt o 11 szóstych pi wokół początku układów współrzędnych i mamy wyznaczyć współrzędne powstałego w ten sposób punktu. Nie narysowałem efektu tego obrotu, bo musimy się trochę zastanowić. 11 szóstych pi to jest dość dużo. Tak? Gdybyśmy mieli pi szóstych, to jest 30 stopni. Gdybyśmy mieli pi trzecich, to jest 60 stopni. Dobrze znamy te kąty życia codziennego, wręcz można powiedzieć. Pi drugich to 90 stopni, najlepiej nam pewnie znany kąt. 11 szóstych pi to dość dużo. Pomyślmy. 11 szóstych pi, można na to spojrzeć w ten sposób. To jest pi drugich, 90 stopni. I jeszcze jedno pi drugich, to jest już pi, drugie 90 stopni. Jeszcze jedno pi drugich, to jest 3 drugie pi, proszę Państwa, 1,5 pi, 3 drugie pi. Albo jak ktoś woli, to jest 3 drugie pi, czyli 9 szóstych pi. To jest jeszcze więcej. 9 szóstych pi i jeszcze 2 szóste pi, czyli 1 trzecia pi, czyli jeszcze 60 stopni, czyli to jest 90 stopni, drugie 90, trzecie 90 i jeszcze 60. O. Narysujmy ten łuk. Peprik. Jeżeli ktoś nie ma ochoty dodawać tych 90 stopni kilka razy, czy pi drugich, jak ktoś woli radiany, ileś razy do siebie, to możemy spojrzeć inaczej. 11 szóstych pi to jest prawie 2 pi. 2 pi to jest 12 szóstych pi. Ile nam brakuje do 2 pi? No pi szóstych. Czyli do kąta pełnego brakuje nam tych 30 stopni. Tak, to też inny sposób spojrzenia w drugą stronę, jakby równoważny. Mamy, proszę Państwa, policzyć współrzędne punktu P'. Jak to zrobić? Powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, że obróciliśmy 3 razy o 90 stopni, czyli o pi drugich i jeszcze o 60 stopni, czyli o pi trzecich. Zatem ten kąt tutaj to jest pi trzecich. Narysuję teraz, proszę Państwa, trójkąt prostokątny, w którym występuje trochę naszych starych znajomych, zarówno kąt pi trzecich, który dobrze znamy, jak i punkt P', który jest wynikiem obrotu punktu B, czyli też już go dobrze znamy. Ten trójkąt będzie wyglądał tak. Możecie Państwo powiedzieć, że Państwa oszukałem, bo w tym kącie, tym trójkącie nie ma kąta pi trzecich, jest kąt pi szóstych. To nieprawda, w tym trójkącie oczywiście jest kąt pi trzecich, tylko on jest tutaj. Pi trzecich. Ale jeżeli ktoś woli pi szóstych, to może patrzeć na ten kąt. Inny sposób rozwiązania tego samego zadania. Co jeszcze wiemy o tym trójkącie? Wiemy, że jego przeciwprostokątna ma długość 1. Dlaczego? No bo odległość punktu P od początku układu wynosi 1, punkt P na współrzędny 1, 0. Po obrocie wokół początku układu to się nie może zmienić. Oczywiście w trójkącie jest kąt prosty. No tak go narysowałem, żeby był prostokątny. Czyli skoro mamy trójkąt prostokątny, w którym znamy jeden z kątów ostrych, znamy jeden z boków, znamy długość przeciwprostokątnej, znamy też funkcje trygonometryczne, to z łatwością wyliczymy długości pozostałych boków. Zatem, proszę Państwa, wyliczmy długość. Powiedzmy, że to jest punkt O, to jest punkt P', to jest punkt P bis. Wyliczę teraz długość odcinka O, P bis. Dlaczego takie oznaczenie? O tym za chwileczkę. Jak to zrobić? Na przykład tak. Stosunek długości OP bis do OP prim. Tak. To jest przyprostokątna przeciwległa do przeciwprostokątnej. Przeciwległa względem tego kąta. To jest oczywiście sinus kąta pi trzecich. Proszę Państwa, P prim P bis. Długość odcinka P prim P bis do długości odcinka OP prim. To jest oczywiście stosunek długości przyprostokątnej przyległej do tego kąta do przeciwprostokątnej, czyli kosinus
Pi trzecich. Znakomicie, proszę Państwa, bo jesteśmy w domu. Mianowniki, czyli długość odcinka, tu i tu to jest to długość odcinka OP, mianowniki wynoszą 1. A zatem stąd wynika, że długość odcinka OP bis to jest sinus pi trzecich, jak pamiętamy z tabeli, którą jakiś czas temu Państwo oglądali pewnie, sinus pi trzecich to jest pierwiastek z 3 przez 2. Natomiast P' P bis przez 1, czyli nie muszę tej jedynki pisać, to jest cosinus pi trzecich, czyli 1 druga. Proszę Państwa, możecie Państwo się zastanawiać, dlaczego nie oznaczyłem sobie długości tych odcinków x, ponieważ to jest odcinek odłożony na osi odciętych, i y, ponieważ ten odcinek jest, możemy powiedzieć, odłożony na osi rzędnych. Powód jest subtelny, proszę Państwa. Okazuje się, że gdybym oznaczył te odcinki x i y, komuś mogłyby się one pomylić ze współrzędnymi punktu P'. A tak nie jest. Dlaczego? Otóż punkt P' jest punktem czwartej siatki układu współrzędnych. Tak? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To oznacza, że jego odcięta jest dodatnia, ale rzędna jest ujemna. Zatem odcięta punktu P' to jest rzeczywiście dokładnie to samo, co długość odcinka OP bis. Wyliczyliśmy, że to jest pierwiastek z 3 przez 2. Ale rzędna punktu P', którą oznacza sobie Y', to rzeczywiście jej wartość bezwzględna jest równa długości tego odcinka. Ale ponieważ punkt P' leży w czwartej ćwiartce, poniżej osi odciętych, to jego rzędna jest ujemna, a zatem to jest minus 1 druga. Tak? Gdybym, powtórzę jeszcze raz, oznaczył długości tych odcinków przez x i y, komuś mogłyby się one pomylić ze współrzędnymi punktu P'. One nie są jego współrzędnymi. Tak? To są wartości bezwzględne jego współrzędnych. Współrzędne to są pierwiastek z 3 przez 2 i minus 1 druga. Tu musiałem dopisać znak minus związany z tym, że to jest punkt leżący w czwartej ćwiartce układów współrzędnych. Suma summarum, punkt P' ma współrzędne pierwiastek z 3 przez 2 minus 1 druga. I jak widać, zadanie jest rozwiązane bez nawet użycia wzorów redukcyjnych. Oczywiście moglibyśmy użyć do tego zadania, ale prościej nam było skorzystać z rysunku i zobaczyć na nim, gdzie co jest położone. I w ten sposób, korzystając z funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus, wyliczyć wartości współrzędnych punktu P'. Dziękuję bardzo.